Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Demon Huntera. Tak, jesteśmy w naszym point and clicku i powiem Wam szczerze, miałam bardzo długą przerwę między poprzednim odcinkiem a tym, bo udało mi się wcześniej troszeczkę do przodu nagrać i nie pamiętam, co mamy zrobić, aczkolwiek wydaje mi się, że tu żeśmy ostatnio pozbyli się tego demona, który tu stał. Także podejdźmy do maszynerii. O, właśnie. Tu nam się coś zmienia. Magnes, dobra. Jakiś śrubokręt, metalowy pierścień. Wysokie napięcie. Nie wiem, gdzie jest wysokie napięcie. Halo, halo. Jak to będzie przedstawione? Tu. Wysokie napięcie. Kostka Rubika. Sprężyna, ciężarek. Okulary. Klejnot. To będzie to pewnie. Młotek, łom i hak. Młotek i jeszcze potrzebujemy haku. Haka. Tu jest nabój. Poczekajcie, bo hak się pojawia i znika, zdaje się, tak? A, tu jest, dobra, mamy go. Czy żeśmy dostali klejnot, tak? 1 z 5, ok. Sprawdźmy na poddaszu, czy coś się podziało i czy możemy coś tutaj... A, tu nadal nie możemy otworzyć. Jest tajna skrytka. Tu żeśmy... Znaczy, a wody żeśmy już użyli. Tu jest potrzebny nam jakiś panel z tej strony albo guzik. Na dachu żeśmy już byli, z tego co pamiętam. Brakuje w koronie 3 ozdób. Dobra. To nie. To nie tu. To sprawdźmy. A... Prawie, że wyłażą na nas. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Dobra, dalej. Co my byśmy tu jeszcze mogli przeszukać? Ja szczerze to nie pamiętam. Nie wydaje mi się, żebyśmy się mieli cofać aż tak daleko, bo tu żeśmy te kwiaty zbierali. Kuchnia, jadalnia, nie, chyba nie. Wróćmy na górę, ja sobie pozwolę skorzystać z podpowiedzi. Tak. Tutaj coś jest, o kurczę, no dobra. No ale to wiemy, że mamy, dobra, mamy drugi, mamy pieczęć, znak pieczęci. Co nam ta pieczęć otwierała? Tu? Tu nam otwierała. Dobra, mamy to. Co my tu teraz mamy? Ustawić je po kolei? Cztery? Dwa? Jaki jest schemat tego? Nie ma jedynki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie, dwójki, czwórka. Wiecie, może po słojach mi się uda poznać, bo tutaj się zgrywają słoje. Dobra, to tak to zrobimy. Tutaj musimy mieć jakiś taki, który... Ten, nie. Albo ten. Nie, nie ten. Ten się nie zgrywa, ten się nie zgrywa. Ten się też nie... Dla mnie to jest tak... Dla mnie to one wyglądają tak samo teraz. Te wszystkie cyferki. Możemy jakąś podpowiedź? Pozamieniaj ruchome pola z cyframi, aby ich suma w każdej kolumnie, rzędzie i po przekątnej wynosiła 18. A, no dobra. Dodajmy tak.
tu się zgadza, tu się zgadza. Tu mamy 11. Jakby je tak... A nie, no tam tu nie spasi. Czekajcie. 13. Tu powinna być trójka. Byśmy to tak... 7, nie ma jedynki. To może być szóstka i dwójka. Trzynaście, to musi być... czekajcie, z czwórką. Tu się nie zgadza. Tak. Tu się nie zgadza. Tak. I co, tu nam się, tu nam nie pasuje? 18. To by musiało być tak. O, jest. Mamy to. Mamy wejście do laboratorium. Nowe pomieszczenie. No to po kolei. No i patrzymy właśnie, czy jest znaczek. Mamy 5 na 7. Ja bym sobie chętnie zerknęła. Czyli to są ostatnie, które zbieramy. Tak dla pewności, bo nie pamiętam. Tu mamy coś. Tu mamy jakiś pędzel, który nam... O, pół kości. Widzicie? Sztylet. Gdzieś musi być na pewno drugie półkości. Jest jakaś pipeta, coś tego. A, może być mączka kostna czy coś. Zegarek kieszonkowy, etykieta trucizny. Tu na pewno jest kryształ. Jest etykieta trucizny. Zegarka na razie nie widzę. To co mamy dalej? Złoty samorodek. Złoty samorodek. Proszek z kości. No dobra, widzicie, czyli to mamy tak. Mamy mieć zieloną farbę. Korzeń, świece, Saturna. Płatki i gogle. Dobra. Tu coś jest rozlane. Albo coś tu mamy zrobić na tym zieloną farbą. Sprawdźmy. Zegarek kieszonkowy. Złoty samorodek i korzeń. To jest złoty samorodek. To jest jakiś róg. Tu będzie zegarek. Mamy pipetę. Okej. Okay. Aha, nie będzie zielona farba. Trochę przezroczysta jak na farbę, ale może to była plakatówka. Nie plakatówka, tylko akwarela. I potrzebujemy jeszcze korzenia. To nie, to wygląda w ogóle jak ten wosk pszczeli. Korzeń, korzeń, korzeń. Tu na górze jest, schował się na półeczce. Dobra, mamy drugi klej no, w związku z tym. Coś mi tu bzyczy telefon okrutnie. Tu jest tabela. C to A kwadrat, B kwadrat, C kwadrat. A plus B równa się... F. O matko bosko, a skąd ja to mam wiedzieć? Znaczy, że A kwadrat, a kreda, równa, plus B kwadrat równa się C kwadrat, to ewentualnie T
tak możemy wykminić. A, widzicie, tu będziemy jakąś potionkę robić. Dobra, dobra. Tu coś jest innego? Nie, tu jest to samo. Teraz będą efekty specjalne. W tle z wirującą pralką. No cóż. Dobra, chyba wszystko, to idźmy dalej. O nie, to jest jakiś stół laboratoryjny. Tu brakuje taśmy, jest zerwana taśma. Okej, odcisk dłoni. Cząsteczki. Widział ktoś gdzieś kiedyś cząsteczki? Ja widzę tylko tabletki. Cząsteczki, miotełka, zegarek, agrafka. To była siarka. Miotełka jest. O, mamy łom. Nie wiem, co mam łomem otworzyć jeszcze. Tu może. O, dobra. Coś przy okazji zgarnęłam. Cegłę. Pipeta. Jest i kreda. Grzyby są. Zegarek gdzieś tu widziałam. Agrafka, mydło, cząsteczki i bandaż. Agrafka, mydło, cząsteczki i bandaż. Bandaż może z jakiejś apteczki czy coś? Się nie pokazuje, więc... O, tu jest szuflady. Dobra, ja jestem ciekawa, co to są za cząsteczki. O Boże, jest narysowana cząsteczka. Mamy kredę. Jak mamy kredę, to za chwilę sobie tam wrócimy. Tu nam brakuje... Ała, na gwałce jest gwałce jest kwas! Czytaj, uważnie. Tu mamy obrazek, tu jest jeszcze przejście. Ołtarz, łociu palina. Tu coś jest. Czyli będziemy potrzebowali znowu koła zębata, jak domniemam. Chodźmy to na ten A kwadrat. Mam. Magia. I co żeśmy dostali? Kryształ. U, jaki ładny. 1/3, okej. Tu jest ten kwas, tu jest ta taśma, maszyna. No to ołtarz. Ciekawa jestem, czy tu będzie ostatni element. Ojej, ten portrecik, co zbieramy go. Są jeszcze schody do obserwatorium, tu jest ołtarz. Tu pewnie brakuje, tak. Brakuje oczu. Tu jest jakiś kufer. Mamy ręcznik. Muszę mieć coś cienkiego, żeby tego dosięgnąć. Dobra, a sam kufer w sobie to już nie. To chodźmy do obserwatorium. Jest ostatnia broszka. Mamy osiągnięcie też kolekcjoner. Super. Czerwony gwizdek. O, mamy oko następne. To już możemy wyjść, nie? A, patrzcie, tu jest kryształ, którego pewnie będziemy szukać następnym razem. Dobra, to jest balon. Tu będzie gwizdek, tu jest... A, on się tu pojawia i znika, skubany. Dawaj, dawaj. Spinka do włosów. Odbicie palca, pozytywka, odznaka. Gdzie pozytywka? Tu jest... Grzebyk do włosów. To nie spinka, tylko grzebyk ludziska. Pozytywka. Tu będzie pozytywka. Odznaka kieliszek, pistolet. Kieliszek jest, pistolet jest. Odznaka. To jest balon. Tu jest znaczek. Tu będzie odznaka, tu będzie jakiś order. Nie, to nie to. A! Rycerz. Cyrkiel.
liść i została nam ta, a tu odznaka, dobra, mamy to. Dobry, mamy, aha, to jest do korony, czyli do tej na zewnątrz. Będziemy potrzebowali jeszcze jednej. Teleskop sobie, o, jest i płyta, patrzcie. Super. Tu mamy jakieś współrzędne, jakieś odważniki czy coś. Części do regulowania teleskopu brakuje. No to zejdźmy niżej. Czy ręcznikiem możemy to zrobić? Nie? Tego nie potrzebuję. If you say so. No, to jest to samo, dobra. Tu. Dobrze, to lecimy dalej. Czy tu już można znowu coś przegrzebać? Chyba nie. Tak, wiecie, bo to potem jest moment i tu możemy na przykład płytę włożyć. A, patrzcie. Dobra, to chodźmy od razu na dach. Zebraliśmy garnek i zebraliśmy klin. Użyłbym czegoś innego. Kocioł i klin. Ręcznik. Mokry ręcznik. Czy myśmy mieli coś gdzieś wyczyścić? Chyba nie. Chyba nie. Gdzie by to tu? Tu nie. W piwnicy coś było może? Nie, chyba. Schody? Nie, tu już żeśmy chyba wszystko zrobili. Co się tylko dało, tak mi się wydaje. No. Chyba tak. Myślę, że nie ma się co tak daleko zapuszczać. Dobra, chodźmy tu, może się nam się szukajki włączyły. Tu pewnie trzeba będzie gdzieś garnek wstawić, o. Czegoś tu brakuje. To nie brzmi czego. A, patrzcie! To też tutaj. Użyłbym czegoś innego. Okej. Okej. Czy teraz możemy tym? O. A mamy możliwość wyciągnięcia zwoju, który będzie pewnie recepturą z książki. A, widzicie. Brakuje nam trzy barwniki. Czyżby dwóch kolorów? Chyba tak. To chodźmy do skrzyni, bo one pewnie będą w skrzyni dostępne. Nie, tu skrzynia była na górze. Tu, o, proszę. Nie znam kombinacji. No nie! Trzeba znowu coś przygrzewać. O Jezu, nie tędy. Nie w tę stronę. Gdzieś tu było.
No właśnie. Rękawice chirurgiczne, maska przeciwgazowa, lusterko dentystyczne, tu gdzieś leżało, o. Koło od teleskopu, czerwona linia, kosz na śmieci, termometr. Termometr mi się tu w oczy nie rzucił chyba. A, jest jakiś długopis. Pieczątka, pigułki, skalpel i pas. Dobra, to musimy znaleźć jeszcze termometr. To są fiolki w ogóle, na przykład. No to nie chyba. A tu jest termometr, okej. I co nam to dało? Koło od teleskopu. Dobra. To sprawdźmy. Czy tu możemy coś, czegoś poszukać? Nie. A, możemy przesuwać. Ciężko powiedzieć, czego szukamy. A może tutaj na przykład trzeba dać tak, żeby było ostrzej. Ktoś zapisał na dachu ciąg cyfr. Kod zabezpieczający. Sprawdźmy, czy to będzie kod z kufra. No właśnie. O, skomplikowane to było. Myślałam, że tu dostaniemy fiolki. O, mamy szukajkę. Kryształowa kula. Gwiazda. Jest jedna. Jest jakaś druga. Odcisk łapy. A to nie była kryształowa kula, to właśnie coś innego zabrali. Klejnot, dobra. Kryształowa kula jest tu. Materiał. Dobra, wybaczcie to krótkie cięcie. Są karty. Aparat. Rzutka, kłódka. Kłódka się gdzieś pojawia. Zwój. Swoją drogą karty leżą też tutaj, więc ciekawe, że akurat tamte były odpowiednie. Tu się pojawia kłódka chyba. No. Aparat, zwój, jeszcze siódemka. Tu jest 7. Aparacik. To jest mieczor. To będzie. A to jest materiał. No dobra. Tu jest zwój. Boże, jaka ja ślepa jestem. Dobra, i co dostaliśmy? Klejnot. Okej. Okay. Nie na dach. Nie tu chciałam przyjść. Chciałam przyjść tu, bo pewnie nam się teraz tutaj szukajki uruchomią. Tu, o. Okej, okay, tu był bumerang wcześniej. Zegarek kieszonkowy. Whisky. Artykuł z gazety. Klejnot, parasol. A, tutaj jest, dobra. Kielich, kielich. Pociąg, dzban, balon i waza. A, dzban był ten z przodu, okej. Okay. No dobra, mamy 4 na 5. Te 3, co nas minęło, bo brak. A nie, 5 na 5 już mamy. Nie ogarnęłam, ale nieważne. To wsadźmy klejnoty.
Tu trzeba umieścić coś o dużej mocy. Świetnie. O, tu nam się szukajki włączyły. Ekstrakt skrzydła nietoperza. Noga pająka. To będzie nietoperz. Klamra na pranie. Waga szalkowa. Waga, gdzie jesteś? Tu gdzieś ona była. Tu jest. Łodyga maku. Rolka filmu. Proszę bardzo. Butelka. Słoików tu od groma. Nie, to są te szklane. Tu będzie butelka. Przepis. Przepis. Dobra. Kocioł. Żeton, lupa i róg. Żeton. Tu jest przepis. Dobra. I lupa jeszcze. Gdzie jesteś, moja droga? Tu chyba. Tak. I co, żeśmy otrzymali rolkę? Rolkę filmu, więc ją tu załóżmy. Mamy fiolki. Możemy iść do stołu. 7 i 8. Trzy barwniki. Wszystkie trzy trzeba dać do kotła. A nie, bo to dobra. A! Rozumiem, że ma być wyjść pomarańczowy, to czekajcie. To ma być ten i ten w takim razie. Nie wiedziałam, że po dwa. Myślałam, że każą nam wszystkie zebrać. Teraz z tego trzeba przelać. Czekajcie, jak to było. Tak, żeby wyszło dwa. Tu. Tu. Nie. Zróbmy tak. A, to był full. Dobra. Mój błąd. Tak. I będziemy mieli dwa. No i co dalej? No jest dwa. Co ja mam z tym zrobić? Jest tu druga strona tego przepisu. Może tu? Pod to? Nie? No to jest dwa. No to może to mam teraz tu wlać? Nie? Nie sądzę. Tu? Teraz to? Z piątki? Tu? Nie! Dobra, coś nie ogarnęłam. Nie wiem, co ja mam z tym dalej zrobić. Tu jest w ogóle pokazane, jak połączyć kolory na przykład, nie? No i co? I mamy dwa. Chyba, że do tego też mamy namieszać, ale nie wydaje mi się. Napełnij zaznaczone naczynie płynem o odpowiedniej barwie i ilości. Użyj kotła do mieszania barw i dwóch pustych butelek do mierzenia.
No chyba, że mam te tu po prostu. Tylko jak ja to mam tu wlać? Się pytam. Jak ja to tu mam? Żółty? Chyba, że mamy od żółtego zacząć. Co to jest? Żółtego ma być 5. Dobra, wylejmy to. Też nie tak. Mamy żółty. Aha, po kolei to musimy wlać. Dobra. Ja kombinuję, żeby tu 2 wyszło, nie? Wiecie, o co chodzi. Teraz ma być zielony. Dobra, to ma sens. Zielonego ma być 2. Aha, dobra, i teraz fioletowy. Fioletowego ma być 3. Czyli jakbyśmy zrobili tak. O. To tu będziemy mieli 3 teraz. Co żeśmy dostali? Złote oczy do naszego posągu na ołtarzu, ale to zrobimy już w następnej części. Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka. See ya!